Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym mobilnym Q4 i kolejny raz witamy Jakuba Girczyca. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie redaktorze, witam Państwa. Panie Jakubie, no, kandydat do Rady Miasta Włocławek. My teraz zmierzamy, jedziemy właśnie z centrum, jedziemy na osiedle Południe, bo właśnie tam tak naprawdę to miejsce Pana najbardziej interesuje, mianowicie Południe i Michelin. I teraz, no właśnie, i teraz. Dokończymy tą rozmowę, którą prowadziliśmy poprzednio, a mianowicie powiedział Pan jedną bardzo ciekawą rzecz odnośnie tego, że jakby Pana mocną stroną, tak, jest kwestia przedsiębiorczości. Przedsiębiorczości, o której się wiele mówi, ale tak naprawdę oprócz tego, że się mówi, to niewiele się robi. Pan jest przedsiębiorcą, tak? Dokładnie. Niestety przyszły takie czasy, gdzie cała te większe firmy, zamiast skupiać się na terenach inwestycyjnych dostępnych we Włocławku, uciekły nam do strefy w Brześciu Kujawskim. Rzeczywiście we Włocławku gdzieś temat przedsiębiorczości został zapomniany, skupiono się na zupełnie innych rzeczach. Mamy problem dotyczący miejsc pracy, mamy problem dotyczący dostępności pracowników, wykwalifikowanych pracowników. Ja myślę, że w tej chwili to już problem, większy problem jest pozyskaniem tak naprawdę wykwalifikowanego pracownika, aniżeli kwestia dostępności miejsc pracy. Bo to jest wszystko ze sobą powiązane. Dlaczego? Na pewno, dlatego, tak. Że po pierwsze potrzebujemy pracowników o określonych kwalifikacjach. I mówiąc tutaj, że mamy problem z miejscami pracy, nie chodziło mi o to, że tych miejsc pracy nie ma, bo pracy rzeczywiście u nas w regionie jest. Natomiast mamy problem właśnie z wykwalifikowaną kadrą, czyli po prostu brakuje nam pracowników o specjalnych kompetencjach, specjalnych umiejętnościach, tu też warto mogących chyba zaspokoić potrzeby lokalnych. Tak, tu też warto podkreślić, że tak naprawdę mówimy chyba tutaj o warunkach pracy i płacy, tak? Bo jedna rzecz to myślę, że ci wykwalifikowani pracownicy są, z tym, że oni też mają swoje wykwalifikowane wymagania w ten sposób. Natomiast firmy chyba włocławskie jeszcze nie do końca są na to gotowe, żeby po prostu zapłacić więcej pieniążków, tak? Czy firmy włocławskie nie są na to gotowe? Wszystko zależy od tego, z jakiego punktu widzenia rozpatrujemy ten temat. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli firma chce pozyskać pracownika o określonych kwalifikacjach, określonych kompetencjach, to musi liczyć się z tym, że ten pracownik swoje będzie kosztować, tak? Czyli wynagrodzenie tego pracownika no, na pewno nie będzie oscylowało tutaj w granicach najniższej krajowej. Czy też stażowego, tak? Dokładnie. Mamy, wiadomo, że popyt, podaż pracy jest bardzo duża. Popyt na pracę nam się zmniejsza, bo tych osób na rynku pracy zainteresowanych podjęciem zatrudnienia jest coraz mniej. Także samo to wymusi na pewno wzrost wynagrodzeń lokalnych. Z drugiej strony, no tak jak powiedziałem, jeżeli firma potrzebuje pracownika o określonych kwalifikacjach, no to powinna liczyć się z tym, że no niestety, ale to będzie kosztować. Wiadomo, że to my, klienci, czy w sektorze B2B firmy, inne firmy korzystające z usług danej firmy będą obciążone kosztami właśnie pozyskania tego pracownika. Także no, może doprowadzić to do ogólnego wzrostu cen. Tak? No, to jest gospodarka, na tym to wszystko polega. To są mechanizmy połączone, jak ktoś kiedyś powiedział takie mądre słowa, że w ekonomii nic nie ginie, czyli jeżeli chcemy komuś dać, no to musimy skądś zabrać. Tak? Dokładnie. Natomiast, rynek pracy, no to szczególnie w Włocławku, to jest ciężka sprawa, tak? Bo chociaż przyznam tak, że rozmawiam, mam kontakt z młodymi ludźmi i porównuję moje rozmowy dzisiejsze i porównuję moje rozmowy na temat rynku pracy sprzed powiedzmy 6-7 lat, to opinia młodych ludzi się bardzo zmieniła. To znaczy młodzi ludzie zaczęli dostrzegać możliwości. To jest świetna sprawa i przede wszystkim zginęło takie przeświadczenie, że jak zadaję pytanie, a co będziesz robił po szkole, czy uważasz, że będzie problem z pracą, ze zdobyciem pracy, to oni mi odpowiadają, nie ma problemu ze zdobyciem pracy. Więc to jest akurat pozytywna sprawa. Przy czym
Pan ma kontakt z młodzieżą, która ma takie podejście do życia. Ja mam kontakt z młodzieżą, która ma zupełnie odwrotne podejście do życia. Często są nastawieni bardzo roszczeniowo, także że to nie należy, cecha wspólna jest, wszystkich tak, młodych ludzi, tak. Przy czym zarabiać od razu piątkę na rękę, dokładnie. Tak i tak dalej. I tutaj jest dosyć istotny problem, że rzeczywiście te młode osoby, które wchodzą nam na rynek pracy, przychodzi co do czego i nagle okazuje się, że pewne ich założenia, pewne ich pewna wizja tego, jak będzie wyglądała ich praca, no nie do końca ma przełożenie na rzeczywistość, tak? No ale młodzi ludzie muszą sobie też uświadomić, że nie od razu Rzym zbudowano czasem muszą dać coś z siebie, żeby uzyskać coś od innych. Podstawowa sprawa to jest pokora, tak? Dopiero musimy to doświadczenie zdobyć. Ja pamiętam sam, jak rozpoczynałem zaraz po szkole swoją karierę zawodową, nazwijmy to w ten sposób, no to jak to się mówi przysłowiowo, przez pierwszy rok jeździłem na szmacie. I tyle. Czy to było dobre, czy złe? Myślę, że z perspektywy czasu było to dobre, tak? Ja musiałem zacząć od początku, poznać tak naprawdę mechanizmy, swoje przeboleć. No tak, ale to chyba myślę, że młodzi ludzie, którzy ukończą szkołę i wejdą na ten rynek, i wchodzą na ten rynek pracy, oni się bardzo szybko nauczą, bo rzeczywistość ich uczy. Dokładnie. Także no. No tak, perspektywy dla młodych ludzi, jeżeli chodzi o pracę, bo powiedział Pan taką rzecz, że część firm uciekło nam do chociażby Brzeskiej Strefy, tak? Czy to jest dobre, czy to jest złe? Ja bym chyba tego nie rozpatrywał w ten sposób. Złe jest na pewno pod tym kątem, że no te podatki jednak uciekły nam z budżetu miejskiego. Tak? Częściowo, tak? Bo pamiętajmy, że jeżeli pracownik, który wykonuje swoją pracę w Brzeskiej Strefie, mieszka na terenie naszego miasta, no to część podatków rzeczywiście zostaje na terenie naszego miasta, ale ja jednak bym to rozpatrywał, czy to jest złe, czy to jest dobre. Dlaczego? Dlatego, że my jako miasto, czyli samorząd, powinien dążyć do tego, żeby zapewnić mieszkańcom jak najlepsze warunki do rozwoju. Jednak między Włocławkiem a Brzeską Strefą jest pewna odległość i czasami bariery komunikacyjne są na tyle duże, że jednak uniemożliwiają podjęcie pracy. Akurat tak, tam. Chociaż tutaj duża rola miasta i no, częściowo można powiedzieć, miasto jakby wyszło z inicjatywą, chociażby stworzenie linii autobusowej, tak, łączącej Brzeską Strefę z Włocławkiem. Powiem tak, my będąc w Nowoczesnej, wystosowałem pismo zarówno do starosty, jak i do pana prezydenta dotyczące właśnie utworzenia tej linii. Wyliczyliśmy, że roczny koszt oscylowałby w granicach między 350 a 450 tysięcy, w zależności od ilości kursów, które zostały wypuszczone. No, na tamtą chwilę chęci współpracy nie było, ale coś, co mi się bardzo podoba, to to, że rzeczywiście te firmy, które znajdują się w tej strefie, poniekąd wymusiły to na władzach naszego miasta, żeby rzeczywiście takie połączenie zostało uruchomione. Ja myślę, że sytuacja też może się odwrócić, bo tak naprawdę no, firma, jeżeli słyszymy, że tam pracuje 1000 pracowników, czy 1500 pracowników ma w perspektywie czasu pracować, to tak naprawdę chyba firmy w pewnym momencie zaczną same angażować się i proponować i być może finansować, tak, połączenia komunikacyjne, no bo to wymusi rynek. Tylko pytanie, czy to powinno leżeć w kwestii firm, czy jednak firmy nie powinny skupić się stricte na swojej działalności, natomiast czy całą tą dodatkową otoczkę nie powinien jednak zapewnić samorząd, tak? Bo rola samorządu to jest transakcja wiązana, tak? Wy zajmujecie się biznesem, wy zatrudniacie ludzi, skupcie się na tym, żeby wasza produkcja wzrastała, bo jak wzrasta produkcja, to wiadomo, że może zwiększyć się też zatrudnienie, tak? Natomiast my zrobimy wszystko, żeby zapewnić wam, żeby pracownicy, którzy do was przyjeżdżają do pracy, mogli to zrobić, przypuśćmy, w komfortowych warunkach, tak żeby te połączenia były rzeczywiście... Żeby ci pracownicy, czy nawet te osoby, które mieszkają poza Włocławkiem, a pracują, załóżmy, w Brzeskiej Strefie, żeby przyjechali do nas, na przykład w tygodniu, albo w handlową niedzielę, jak to się mówi, tak? Dokładnie. I wydali pieniądze, bo tak naprawdę, jeżeli wydadzą pieniądze u nas w sklepach, albo na przykład w firmach usługowych, w restauracjach, kinach i tak dalej, no to w tym momencie te pieniądze zostają tutaj. Miasto zaczyna żyć, funkcjonować. Ludzie prowadzący mniejsze działalności gospodarcze, mniejsze sklepy, mniejsze firmy cieszą się i te pieniądze z kolei też wydają dalej. Czyli znowu mamy
Koło zamknięte, dokładnie. I o to a dzięki pieniądzom, które zostają we Włocławku, dokładnie dzięki części podatków, mamy przecież szkoły, mamy drogi, mamy miejską opiekę zdrowotną. Tak. Także no tego jest dużo. No. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby rzeczywiście tutaj ten napływ ludności ze mną jak najbardziej był, żeby firmy miały jak największe przychody, żeby potem to się przełożyło właśnie na wpływ do budżetu. Ale też powinniśmy zrobić wszystko, żeby jednak ten biznes, poza tym, że korzysta z terenów inwestycyjnych w Brześciu Kujawskim, również został przeprowadził się tutaj, został zlokalizowany tutaj we Włocławku. Szczególnie, że te tereny inwestycyjne, którymi Włocławek dysponuje, to są naprawdę dobre tereny. Uzbrojone. Przynajmniej w części. Przynajmniej w części, tak. Ale dojeżdżamy do newralgicznego punktu, mianowicie jesteśmy na rondzie Falbanka i w związku z tym, że jakby kandyduje Pan na stanowisko radnego, między innymi tego rejonu, ale jako radnego miejskiego, no to muszę zadać to pytanie, odwieczny problem, mianowicie dodatkowego połączenia miasta z osiedlem Micheli. Bo to jest straszne rzecz. Jeszcze sobie jedno kółeczko tutaj zrobimy, bo temat jest poważny. Temat poważny, dokładnie. Bo tych koncepcji tam jest kilka bodajże. No właśnie, to jest to problem. Jest to problem olbrzymi, który widać szczególnie tutaj o godzinie 16. Tak? Po prostu korek, który zaczyna się już w tym miejscu. No właśnie, no jak do sprawy podejść? No bo praktycznie każde z tych rozwiązań, można powiedzieć, jest złe. To znaczy, musimy uwzględnić jedną rzecz, że na pewno nie uda nam się zaspokoić wszystkich, tak? Na pewno znajdą się osoby, które no w pewnym stopniu będą niepocieszone, chociażby ze względu na to, że... Droga będzie blisko, tak, na przykład droga, dokładnie, tak? Droga będzie przebiegać blisko ich domu. Natomiast musimy tutaj uwzględnić sytuację taką, że no akurat w tym wypadku ogólne dobro mieszkańców Michelina, czy osób, które tracą czas stojąc w korkach, no jest najważniejszy. Tak? To tutaj aspektów jest wiele, bo i bezpieczeństwo przecież, szybkość komunikacji, komfort życia, tak, to jest wszystko to. W jaki sposób to połączenie powinno wyglądać? Na pewno trzeba to oddać pod dyskusję społeczną. Tak? Wiemy, że były organizowane spotkania dotyczące właśnie udrożnienia tego ruchu i właśnie poprawy płynności. Ulica Filtrowa, czyli tędy między innymi. To jest jedna z koncepcji, miałby ten ruch przebiegać, tak? On miałby iść przez las, tędy miałby wyjeżdżać, no tutaj są olbrzymie protesty mieszkańców, zresztą ja się nie dziwię, tak? No ale to jest jedna z koncepcji, która wydawałaby się takim optymalnym rozwiązaniem organizacyjnym, bo praktycznie, bo tak, wcięcie się nową drogą w Aleję Jana Pawła, na przykład na wysokości lasu, jest... Wąskie gardło przesunie się, tak? Po prostu kawałek dalej. Natomiast czy jest bzdurą, to zależy, jak to Jana Pawła wyglądałoby by dalej, bo rzeczywiście, gdybyśmy, przypuśćmy rondo dodatkowe, tak? I za rondem byśmy mieli drogę dwupasmową, gdzie ten ruch po prostu by nam się na dwa pasy w jednym kierunku rozdzielał, no to to jest rozwiązanie jeszcze dobre, tak? Natomiast gorzej, gdybyśmy się wpinali tutaj do drogi, która ma po jednym pasie w każdą zakorkowaną stronę, tak? Już drogę po prostu, tak? Tak. Po prostu przesunęlibyśmy tą część, w której tworzą się zatory, kawałek dalej, co nie miałoby najmniejszego znaczenia. Ale tu musimy jeszcze brać pod uwagę jeszcze jeden bardzo istotny aspekt ekonomiczny, bo nie zapominajmy, że jednak budowy dróg niosą za sobą bardzo wysokie koszty. Zresztą Polska jest jednym z państw, w których kilometr drogi jest jednym z najdroższych w Europie, dokładnie. Także no, musimy uwzględnić, czy koszty związane z budową, przypuśćmy, połączenia tutaj, które miałoby przechodzić przez ulicę Filtrową, gdyby do tego doszło, nie byłyby bardzo wysokie, tak? Bo tutaj no, trzeba byłoby jednak przez część Michelina, część leśną przepuścić drogę. No, te koszty po prostu mogłyby być bardzo, bardzo, bardzo wysokie. Niewspółmierne do korzyści, które ewentualnie mogłyby przynieść, tak? Mówię, wszystko kwestia odpowiedniego planowania, odpowiedniego przeliczenia oraz
odpowiednio przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami. To jest słowo klucz. Ja tutaj podam przykład Torunia, który trasę średnicową północną robił przy bardzo dużych protestach mieszkańców. Prezydent Zalewski akurat w tamtym czasie po prostu zamknął się na mieszkańców, z mieszkańcami nie rozmawiał. Mhm. Były protesty, no ta droga, był problem, żeby ta droga ruszyła. Natomiast po konsultacji z mieszkańcami zmieniono trochę planowany przebieg tej drogi, wprowadzono pewne rozwiązania, które, dzięki którym mieszkańcy mogli swobodnie funkcjonować w ramach swojego osiedla, chociażby ekrany, które zabezpieczają tutaj przed nadmiernym hałasem. Mhm. No i rzeczywiście można się przyjechać do Torunia i zobaczyć, jak to wygląda. I to jest ten element, który rzeczywiście był potrzebny i który, dzięki któremu teraz mieszkańcy Torunia no, mają znacznie łatwiejszą przeprawę przez miasto. Ale mówię, przede wszystkim konsultacje społeczne i z drugiej strony analiza kosztowa. Konsultacje społeczne to jest w ogóle chyba klucz do rozwiązywania problemów mieszkańców Włocławka, tak? Bo przecież o to chodzi, żeby rozwiązywać te problemy, które są na każdym osiedlu, są i w skali miasta, i w skali tak naprawdę nawet podwórka jakiegoś, tak? Niewielkiego. Natomiast, czyli konsultacje. Natomiast ktoś musi tak czy inaczej na bazie tej konsultacji podjąć decyzję, bo to nie jak jest tak, że każdy sobie, tak? Jak najbardziej, ale od tego jest prezydent i od tego jest Rada Miasta, tak, mhm. żeby te decyzje podejmować. W mojej opinii nie ma nic gorszego, aniżeli działanie na podstawie tego, co nam się wydaje, że jest dobre. Mieszkańcy wiedzą, czego oczekują, mieszkańcy wiedzą, na czym im zależy. Także jak najbardziej powinniśmy się wsłuchać w ich głos. Natomiast ważne jest to, żebyśmy jeszcze w prawidłowy sposób zachęcili mieszkańców do udziału w tych konsultacjach, bo zorganizować konsultacje, na które nikt nie przyjdzie, to nie jest problem. Tak? Ważne jest to, żeby pokazać mieszkańcom, że są odpowiedzialni za to, co w tym mieście się dzieje, że to takim, nie politycy o nich decydują. Takim sposobem jest chociażby budżet obywatelski, tak? Chociaż ja i tak jestem troszeczkę smutny z tego powodu, że mimo tego, że przecież duże pieniądze były do rozdysponowania chociażby w tegorocznym budżecie, to jednak te liczby, które zaprezentowano odnośnie może nie tyle zgłoszonych projektów, co później głosowań, to one mnie nie zaspokajają. Bo uważam, że spokojnie no, te 30%, 50% populacji Włocławka powinno, no ale dobrowolnie, tak? No tu nikt nikogo nie zmusi. Musimy się tego nauczyć chyba tej obywatelskiej. Panie redaktorze, z budżetem obywatelskim jest jeden problem, że budżet obywatelski w dużej mierze realizuje założenia, realizuje inwestycje, które powinny zostać i tak przeprowadzone przez miasto. Tu też tak? się zgadza. No, także tutaj jest tego, jak ustalimy zasady. Tak? Tutaj z budżetem obywatelskim jest ten problem, bo niestety no, nie wszystkie, w mojej opinii, nie wszystkie inwestycje powinny być poddane pod budżet obywatelski. Także tutaj nad formułą trzeba się zastanowić. Bardzo fajne jest to, że coś on co roku się, istnieje, on co roku tak? się zmienia. Co roku się zmienia na bazie jakichś tam poprzednich doświadczeń, więc pewnie w przyszłym roku ten budżet też będzie inaczej trochę wyglądał. Inaczej, dokładnie. Natomiast tak jak pan powiedział, na chwilę obecną trzeba bardzo dużą pracę włożyć w to, żeby mieszkańcy rzeczywiście poczuli się odpowiedzialni że mają możliwość za miasto, tak, decydować. Ale ja mam na to sposób. Przestać się kłócić w Radzie Miasta w takiej formie, której my nie chcemy oglądać jako mieszkańcy. Bo dlaczego to mówię? Dlatego, że jeżeli mówimy słowo polityka, to tak naprawdę ono wzbudza, przynajmniej myślę, że mogę jako za większość odpowiedzieć, wzbudza po prostu obrzydzenie. 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 Nie taka polityka. Polityka to jest coś pozytywnego, powinno być coś pozytywnego, ale będzie wtedy, jeżeli ci politycy, samorządowcy będą tak naprawdę będą zachowywać się tak, jak należy. Powiem tak, no, mnie osobiście poziom dyskusji, która jest prowadzona we Włocławku, poziom tej debaty bardzo nie odpowiada. Tak? Proszę zauważyć, że mamy kandydatów na prezydenta, którzy pokazują, jacy to oni teraz są niezależni, tak? Natomiast przechodzi na przykład przez wszystkie partie od lewej do prawej. Teraz jeden na drugiego krzyczy, jeden drugiemu wyciąga jakieś tam brudy sprzed lat. No to jest poniżej pewnego przyjętego, akceptowalnego poziomu.
Powinniśmy dążyć do tego, żeby rzeczywiście ta dyskusja, poziom tej dyskusji był jak najbardziej merytoryczny i jak najbardziej konstruktywny, bo z takiego gadania jeden na drugi niestety nic dobrego nie wyniknie. Zresztą mamy sytuację, możemy obserwować sytuację w obecnej Radzie Miasta, przez którą Włocławek tak naprawdę został sparaliżowany, tak? Bo tak jak mówiliśmy w trakcie ostatniej rozmowy, ktoś wpadnie na pomysł, to drugi go zablokuje, drugi wpadnie na pomysł, to trzeci go zablokuje, ale ten to jest po prostu, w mojej opinii, To jest wymyślanie kruczków jakichś tam prawno-administracyjnych nie jest akurat dobrym rozwiązaniem. Dziękuję bardzo za tą dzisiejszą rozmowę. Ja oczywiście zachęcam Państwa do wzięcia udziału w wyborach samorządowych, które już 21 października, już niedługo, został praktycznie tydzień tak naprawdę do ciszy wyborczej. Dokładnie. Wtedy będziemy mogli troszeczkę odpocząć, chociaż nie do końca. Dlatego, że w ogóle zauważyłem taką rzecz, że kampania wyborcza z wyborów na wyborów, ona się zmienia, bo tak jak miasto jest obklejone w plakatach, billboardach, całe wieżowce obklejone, to tak chyba jeszcze nie było. Nie wiem, czy Pan ma takie same spostrzeżenia, ale... Tak jeszcze nie było, ale od razu powiem i sprawdzimy sobie to za 5 lat. Gwarantuję Panu, że za 5 lat kampania wyborcza całkowicie przeniesie się do mediów społecznościowych. I tak naprawdę to przez media społecznościowe będziemy starali się przekazać nasze walory. Tak? Dokładnie, trzeba iść z postępem. Ale też przyłączę się do tego, co Pan mówił, że zachęcam wszystkich do udziału w wyborach samorządowych. Szanowni Państwo, no musimy podjąć decyzję o tym, w jaki sposób nasze miasto będzie wyglądało. To jest nasz obowiązek, bez względu na to, kogo popieracie, bez względu na to, za jaką partią jesteście. Idźcie, zagłosujcie i decydujmy o tym naszym mieście. Tak jest. Także zapraszamy do wyborów, do wzięcia udziału w wyborach. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Panie Dyrektorze. Dziękuję Państwu.